Cześć, z tej strony Hodo, a to jest film, w którym opowiem od absolutnych podstaw, czym jest Valorant i jak się w to gra. Jeżeli nigdy w życiu nie mieliście styczności z grami takimi jak Counter-Strike, a chcecie mieć dobre wejście w grę w Valoranta, to jest film dla was. No dobra, zaczynajmy. Naprzeciw siebie stają dwie drużyny. Atakujący i broniący. Każda z drużyn składa się z 5 graczy. Zadaniem atakujących jest umieszczenie spajka na jednym z bombsidów, a następnie obronienie go przez 45 sekund. Po 45 sekundach spike wybucha, zabijając wszystkich graczy w pobliżu. Mała porada, jeżeli chcecie wiedzieć, czy jesteście w polu rażenia spike'a, wystarczy, że biegnąc spojrzycie na minimapę. Jeżeli kółko, które jest wokół waszej postaci, a które określa, gdzie są słyszalne wasze kroki, znajduje się poza ikoną spike'a, to znaczy, że przeżyjecie. Ale wracajmy do podstaw. Drużyna atakujących zdobywa punkt jeśli. Spike wybuchnie, zginą wszyscy obrońcy. Obrońcy natomiast zdobywają punkt jeśli. Uniemożliwią umieszczenie spike'a na bombsidzie, rozbroją umieszczony na bombsidzie spike, zabiją wszystkich przeciwników, zanim oni umieszczą spike na bombsidzie. Gra toczona jest do 13 zdobytych punktów. Po 12 rundach następuje zamiana stron, drużyna obrońców zostaje atakującymi i na odwrót. Gracze na początku rundy mogą skorzystać z dostępnych środków, żeby kupić broń i umiejętności. I to ważne, że umiejętności specjalne nie mogą zostać zakupione. Zdobywa się je w inny sposób, ale o tym za moment. Każda z broni ma swoją charakterystykę, określony rodzaj działania, obrażenia, schemat rozrzutu i wiele innych unikatowych cech. Dla przykładu, pistolet Sheriff ma większe obrażenie niż Ghost, ale za to ma większy rozrzut i wolniejszą szybkość strzału. Jest dodatkowo droższy. Oprócz broni palnej, każdy z graczy dysponuje też nożem do walki wręcz. Korzysta się z niego bardzo rzadko, raczej żeby dokonać jakiegoś efektownego zabójstwa, niż żeby polepszyć swoje szanse na wygraną gry. Każda z postaci posiada unikatowe umiejętności, które mogą pomóc jej w walce z przeciwnikiem. Od teleportacji, po stawianie ścian, umiejętności zadające obrażenia, po dynamiczne sposoby manewrowania swoją postacią. Każda z postaci dysponuje umiejętnością specjalną, zazwyczaj zdecydowanie silniejszą niż pozostałe. Żeby ją odblokować, należy zdobyć punkty przez zabijanie przeciwników, umieszczanie i rozbrojanie spajka lub przejmowanie specjalnych orbów. Środki potrzebne do kupowania broni i podstawowych umiejętności również zdobywa się dzięki zabójstwom, umieszczaniu lub rozbrajaniu spajka oraz wygrywaniu rund. Co ciekawe, nawet jeśli rundę przegramy, dostaniemy pulę środków do wykorzystania w kolejnej rundzie. Niewykorzystane przez nas środki pozostają na naszym koncie aż do zmiany stron. Jeśli przeżyjemy rundę, zachowujemy kupiony pancerz i bronię. Jeśli zaś zginiemy, stracimy broń, pancerz, ale nie stracimy kupionych i niewykorzystanych umiejętności. Strzelanie z broni też ma swoje zasady. To, co musisz wiedzieć na starcie, to to, że najwięcej obrażeń zadajesz strzelając przeciwnikowi w głowę. Następnie tułów, a na końcu nogi. Bronie mają rozrzut. W dużym uproszczeniu, po kilku pierwszych kulach wypuszczonych w jednej serii z broni, twój celownik nie będzie wskazywał, gdzie trafi kolejna kula. Popularną kontrą tego mechanizmu jest ruszanie celownikiem lub całą postacią w taki sposób, żeby skontrować rozrzut broni. Możemy również strzelać krótkimi seriami, tak żeby resetować ten rozrzut. Na początku rundy będziesz widział, jakie bronie i umiejętności kupili twoi towarzysze. W trakcie rundy również możesz sprawdzić to, klikając przycisk Alt i patrząc w ich kierunku. Możesz prosić o kupienie broni dla ciebie przez towarzyszy, klikając prawym przyciskiem myszy na przedmiot, którego potrzebujesz, w menu zakupu. Możesz też oczywiście kupować broń dla przyjaciół. Nie możesz natomiast kupować dla nich umiejętności i pancerza. Statystyki wszystkich graczy są widoczne po wciśnięciu klawisza Tab. Są to odpowiednio zabójstwa, śmierci i asysty. Na minimapie w górnym lewym rogu widzisz układ mapy, na której grasz. Rozmieszczenie bombsidów, twoich graczy, a nawet ich pole widzenia i wskazówki co do lokalizacji wrogów. Te wskazówki pojawiają się tylko, jeżeli któryś z graczy z twojej drużyny zobaczy przeciwnika. Dodatkowo pod klawiszem Caps Lock możesz znaleźć wszystkie nazwy miejscówek na każdej z map. Przyciskiem Z możesz pingować miejsce, na które aktualnie patrzysz. Przy okazji pod twoim pingiem na twoim ekranie pojawi się również nazwa tego miejsca. Możesz komunikować się z przyjaciółmi nawet po śmierci i informować ich, gdzie są wrogowie. Po twojej śmierci natomiast możesz obserwować rozgrywkę tylko z perspektywy żyjących członków twojej drużyny. Zabicie wszystkich członków przeciwnej drużyny przez jedną osobę nazywa się Ace'em. Rundy Eco to rundy, w których drużyna decyduje się kupować tylko tani ekwipunek. Stosuje się je w przypadku, kiedy mamy ograniczone środki, tak aby umożliwić sobie kupienie pełnego ekwipunku w następnej rundzie. Z tą wiedzą myślę, że jesteście gotowi, żeby rozpocząć swoją przygodę z Valorantem. Jeżeli nigdy w nią nie graliście, to pamiętajcie, że jest darmowa, warto spróbować przekonać się, że to coś dla was. Z moich odczuć wynika, że jest to super zabawa, zarówno dla osób, które miały wcześniej do czynienia z shooterami, jak i nie. Jeżeli interesują was szczegóły rozgrywki i chcielibyście dowiedzieć się więcej, zobaczyć jak się gra, jak klika, to zachęcam do obserwowania tego kanału, kliknijcie suba, uderzcie w dzwona, przychodźcie na streamy, zadawajcie pytania w komentarzach. Ja sam jestem graczem takiego poziomu powiedzmy średniego, także myślę, że żadne pytanie mnie nie zaskoczy. No nic, dzięki za oglądanie, na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się, na razie.